Zakrystii unosi 7. Wpada do niej przerażony ojciec jednego z dzieci pierwszokomunijnych. Biegnie do zlewu, nabiera wody, już chce gasić palące się miejsce. Aż tutaj patrzy, a na końcu tej zakrystii stoi ksiądz z zadowolonymi ministrantami, którzy są szczęśliwi z tego, że dobrze udało im się rozpalić kadzidło. Kadzidło w kościele normalna rzecz. Możemy powiedzieć, są to takie sygnały SOS wysyłane do nieba. I tak jak prosta sekwencja znaków SOS jest wołaniem o pomoc, tak samo okadzając ołtarz prosimy Pana Boga, aby przyszedł nam z pomocą w różnych naszych codziennych potrzebach. I taka ciekawostka, że kiedyś, w przyszłości, uważano te mieszanki żywiczne za najbardziej cenne, które wydzielały dym unoszący się od razu do góry. Okadzenie ołtarza to duchowe znaki dymne, które mówią Bogu o naszym szacunku. I wbrew pozorom, jakby niektórzy twierdzili, nie jest to tylko niepotrzebny dodatek, który ma denerwować starsze panie, bo w kościele jest za duszno. Zobaczmy, że właśnie dzięki kadzidłu kolejny zmysł może chwalić Pana Boga, zmysł węchu. Zresztą powołajmy się na Psalm 141, że przed Tobą, Panie Boże, moja modlitwa unosi się jak dym kadzidła, a moje ręce podniesione jak ofiara wieczorna. A z kolei święty Jan Chryzostom mówi, że kadzidło jest podobne do duszy, że kiedy nie zostanie rzucone w ogień, to nie wydaje takiego pięknego zapachu, jakby było spalone. Gdy patrzymy na okazany przez kapłana ołtarz, niech unoszący się dym będzie dla nas zachętą do rozpalania naszych serc w służbie Bogu.